Kamila Boś, Elżbieta Czabator i Kamil Osypowicz z Rolnik Szuka Żony wystąpili gościnnie w specjalnym odcinku Jaka to Melodia. Największą uwagę jak zawsze przykuwała, jak nazywają ją fani, Królowa Pieczarek. Nie tylko z powodu swojej stylizacji, ale również kilku zdań, które wypowiedziała w programie. Rolnik Szuka Żony to trampolina do sławy. W programie TVP1 nie zawsze chodzi bowiem o poszukiwania tej jednej jedynej miłości. Można śmiało powiedzieć, że dla niektórych jest to sprawa drugorzędna. Dla pewnych uczestników istotniejszy jest fakt, że program ogląda ponad 3 miliony widzów, więc ogólnopolska popularność jest na wyciągnięcie ręki. Nic też dziwnego, że TVP zdecydowała się wykorzystać potencjał telewizyjnych farmerów i przy każdej możliwej okazji ich promować. Tym sposobem rolnicy pojawiają się m.in. w pytaniu na śniadanie, a ostatnio w Jaka to Melodia. W przedświątecznym odcinku zaprezentowało się trzech rolników, Kamila Boś, Elżbieta Czabator oraz Kamil Osypowicz. Co zdradzili w krótkich rozmowach z prowadzącym Rafałem Brzozowskim. Przed programem nie brakowało mi pewności siebie, teraz też nie. Na pewno z Rolnik Szuka Żony wynieśliśmy nowe znajomości, poznaliśmy siebie, bardzo fajna przygoda. Teraz troszeczkę się wycofałam z mediów społecznościowych. Zobaczymy, co będzie dalej, wyznała Kamila. Z kolei Elżbieta wykorzystała swoje 5 minut w programie i zaapelowała do rolniczek, które wciąż zastanawiają się, czy wysłać zgłoszenie do 9 sezonu show. Zgłaszając się do programu, nie zdawałam sobie sprawy, co to znaczy. Nie żałuję udziału w Rolnik Szuka Żony, ponieważ dla potencjalnych pań, które się zgłoszą do następnej edycji, będę przykładem. Że w każdym wieku można założyć szorty, umalować się i pracować, stwierdziła dumnie. Kamil jako jeden z dwóch uczestników 8 edycji Rolnik Szuka Żony odnalazł wymarzoną drugą połówkę. Jaka to Melodia? Przyznał, że już podczas pierwszego odcinka prowadząca miała przeczucie, że farmer zakończy show z partnerką u boku. I tak też się stało. Z Martą Manowską dogadywaliśmy się bardzo dobrze. Czułem od niej wsparcie. Nawet ona czuła, że znajdę tę miłość w programie. Przed kamerami trudno jest mówić o miłości, o uczuciach. Widz odbiera wszystkie nasze emocje, te dobre i te złe. Starałem się niczego nie ukrywać. Kamery były cały czas obok i trzeba było być sobą. Starałem się pokazać siebie w 100%. No i ostatecznie znalazłem tę miłość, podsumował dumny. Oglądaliście.